Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Ja nazywam się Andrzej Kawalkowiak, a tematyka dzisiejszego filmu będzie dotyczyła pracy copywritera. Powiem Ci o tym, czy jest to raczej praca dodatkowa, czy też można traktować ją jako główne źródło zarobku. Dlaczego w ogóle poruszam taki temat? Jeżeli mnie nie znasz, jesteś pierwszy raz na tym kanale, to pokrótce opowiem Ci coś o sobie. Ja jestem copywriterem od blisko dwóch lat i nie jestem związana żadnym etatem, nie pracuję dla żadnej agencji. Po prostu sama założyłam firmę i pracuję na zasadzie wykonywania usług dla różnych klientów. I gdy zaczynałam tę pracę, gdy w ogóle zaczęłam interesować się copywritingiem, to słyszałam takie dwie sprzeczne opinie. Pierwsza to była coś takiego, że copywriterzy to są osoby, które dorabiają po prostu do domowego budżetu. Często byli to właśnie studenci, którzy chcieli po prostu zarobić dodatkowe pieniądze. Na przykład kobiety na urlopie macierzyńskim, które właśnie chciały dorobić do domowego budżetu. A znowu z drugiej strony słyszałam, że zawód copywritera to bardzo dobrze opłacalny zawód. I szczerze mówiąc, nie wiedziałam, ku której opinii lepiej się skłonić, więc postanowiłam, że sama sprawdzę się jako, jako copywriter i zobaczę, z którą z tych opinii będę mogła się zgodzić po jakimś czasie. Myślę, że minęło już na tyle dużo czasu, że mogę powiedzieć właśnie, jak to wygląda z mojej perspektywy. Częściowo o pracy copywritera mówiłam już w, poprzednim, nie, w jednym z poprzednich filmów. Dam Ci tutaj teraz link, wyświetli Ci się na górze. Mówiłam o różnych sposobach na zarabianie na pisaniu, a później mówiłam także, jak mniej więcej wyglądają stawki w różnych tych zawodach. I w tych właśnie filmach wspominałam o copywritingu i częściowo już poruszyłam ten temat. Dzisiaj właśnie chciałabym rozwinąć temat stawek i tego, czy z copywritingu można się utrzymać, czy traktować to jako dodatkowe źródło dochodu. I mimo, że tym tematem interesuję się już od kilku lat, to mam wrażenie, że w pewnej kwestii Sprawy pozostały niezmienne. Mianowicie, już wtedy słyszałam, że są osoby, które rozliczają się właśnie za tysiąc znaków i biorą za to niską stawkę, konkurują właśnie ceną. I są to osoby, które nie wyróżniają się jakimś specjalnym talentem, które nie mają w tym doświadczenia i które traktują to właśnie jako pracę dodatkową, robioną gdzieś po godzinach, czy na przykład w trakcie przerw między wykładami na studiach. I taki copywriting był uważany jako takie coś, dzięki czemu można sobie dorobić, ale z czym raczej nie wiąże się żadnej przyszłości i nie traktuje się tego w zupełności poważnie, bo tak zresztą jak jest teraz. Uważa się, że takim copywriterem może zostać każda osoba, która w miarę umie pisać, a wręcz Czasami zdarzają się ogłoszenia, w których przyszły zleceniodawca twierdzi, że szuka kogoś, kto napisze dla niego teksty, które mogą być z błędami. Więc możecie sobie porównać, właśnie jak to, jak to wygląda z tej jednej strony, gdzie copywritera w żaden sposób nie, nie traktuje się poważnie. Jest to taki zawód, który przyrównałabym do jakiejś pracy praktycznie że mechanicznej, w której nie trzeba zbyt dużo myśleć i nie trzeba zbyt dużo umieć. Po prostu trzeba umieć szybko pisać, co najwyżej. I nawet często nie musi być to zbyt składne i bezbłędne. Z drugiej strony mamy copywriterów, którzy. Wiedzą, że ten zawód to nie jest tylko pisanie. To nie jest pisanie jak największej liczby słów, bo nie na tym to polega. Oczywiście mamy też takich copywriterów po środku, którzy spokojnie są w stanie utrzymać się z pisania, rozliczając się właśnie na podstawie liczby napisanych znaków i też jakby w ten sposób im więcej napiszą, tym więcej zarobią. Ale właśnie tą drugą stroną tej skali. Są osoby, które wiedzą, że copywriting to nie tylko pisanie długich tekstów, na przykład na bloga. To nie tylko pisanie opisów produktów, które będą zgodne z SEO. Tutaj mamy osoby, które są świadome tego, że dobrą komunikacją, dobrą strategią są w stanie wygenerować bardzo dużą sprzedaż dla swojego klienta. I takie osoby, tacy copywriterzy, to faktycznie osoby, których się szanuje, o których wiele firm będzie zabiegać, dlatego że mimo, że ich stawki są już dużo, dużo wyższe, to ich praca także jest dużo więcej warta. Ponieważ, tak jak już mówiłam, oni są tego świadomi, że, że nie, nie chodzi tutaj o liczbę napisanych słów, bo także w jednym zdaniu potrafią na przykład przekonać wiele tysięcy osób do zakupu danej rzeczy. Tym samym sprawić, że znacznie wzrośnie sprzedaż danej firmy. I oczywiście można powiedzieć, że teraz każdy, kto myśli o byciu copywriterem, no powinien od razu wskoczyć do tej, do tej drugiej strony naszej skali, czy do, czyli do tych bardziej świadomych copywriterów i oczywiście lepiej zarabiających. No jednak nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać, dlatego że po pierwsze, wielu osobom, którzy, które zaczynają przygodę z copywritingiem, Brakuje w ogóle tej świadomości, jak to wygląda. Dlatego też, że częściej szuka się właśnie copywriterów, którzy będą pisać długie artykuły. Firmy głównie zlecają właśnie coś takiego. Jeżeli już trafi się zlecenie na przykład na napisanie hasła reklamowego, na napisanie treści reklamy, na stworzenie nazwy firmy, to raczej w tym przypadku bierze się pod uwagę głównie doświadczonych copywriterów. Czyli mamy tutaj częściowo właśnie taki problem, w którym od osoby, która aplikuje na jakieś stanowisko, wymaga się doświadczenia, i tak naprawdę nie ma gdzie tego doświadczenia zdobyć. Tutaj jest podobnie, bo firmy, które są w stanie zapłacić dużo pieniędzy za wykonanie właśnie takiej pracy. Biorą pod uwagę głównie tych copywriterów, którzy mogą się już czymś pochwalić i mają duże doświadczenie. Ale oczywiście ci copywriterzy też jakoś musieli wskoczyć do tej grupy, i to nie jest tak, że to jest zamknięta grupa, która już się nie będzie powiększać w żaden sposób. Oczywiście potrzeba na to czasu i, i ciężkiej pracy, i troszkę sprytu, aby do takiej grupy wskoczyć, ale nie jest to niemożliwe i jeżeli ty myślisz o tym właśnie, aby zostać takim copywriterem albo nawet myślisz o tym, aby sobie dorobić po prostu na napisaniu różnych artykułów na bloga, to ja mam dla ciebie propozycję. Wejdź w link w opisie do tego filmu, tam znajdziesz zapis, link do zapisu na listę oczekujących na mój kurs Zarabiaj na pisaniu, zostań copywriterem. Przeczytaj sobie tam w ogóle, co znajdzie się w tym kursie, dla kogo jest on odpowiedni, i zobacz, co możesz zyskać, gdy się już teraz zapiszesz na listę. Bo ten zapis do niczego nie zobowiązuje. Więc spokojnie, jeżeli zastanawiasz się nad y, taką pracą, możesz się na, ten, na tę listę zapisać. A ja będę Cię informować, gdy ruszy sprzedaż kursu. Więc jak widzisz, można powiedzieć, że także zawód copywritera ma różne jakieś takie schodki. Tej kariery i moim zdaniem to nie jest tak, że zawód copywritera to właśnie wspinanie się po różnych takich szczeblach kariery, czyli że zaczynamy od poziomu pisania tych gorszych tekstów, słabych jakościowo za, za grosze, poprzez pisanie tych tekstów już lepiej płatnych, aż do bycia tym copywriterem bardzo docenianym. Oczywiście w niektórych przypadkach tak to może wyglądać, jednak myślę, że część osób zatrzyma się gdzieś właśnie po tej stronie i cały czas będzie po prostu pracować na zasadzie konkurowania ceną. A część osób zatrzyma się na tym poziomie, w którym będzie już bardziej świadoma tego, że za dobra jakościowo teksty, nawet jeśli są to tylko teksty na bloga, czy teksty właśnie opisy produktów, warto zapłacić i są chętni, którzy zapłacą. I myślę, że tutaj ta grupa właśnie środkowa copywriterów to są osoby, które spokojnie będą w stanie utrzymać się z tego, z takiej pracy. I oczywiście taka praca też ma wiele różnych plusów, o czym będzie w kolejnych filmach. No i jest też ta trzecia grupa, w której na pewno trzeba dużej siły i dużego samozaparcia, aby w ogóle się przebić i, i znaleźć się w takiej grupie. I częściowo także o różnych technikach, jak jak tego dokonać, jak stawać się lepszym copywriterem i lepiej i więcej zarabiać, będę mówiła właśnie w kursie. Podsumowując i odpowiadając na pytanie postawione w tytule tego filmu, oczywiście można być copywriterem, który tylko sobie dorabia do, do budżetu, do kieszonkowego, ale można być także copywriterem, który z powodzeniem zarabia na życie i jest w stanie się z tego utrzymać. Oba te scenariusze są jak najbardziej możliwe. I po prostu wszystko zależy od tego, czego dana osoba oczekuje, na, na co liczy. Bo jeżeli potrzebuje właśnie dorobić sobie tych pieniędzy już teraz, to prawdopodobnie właśnie, właśnie będzie konkurować ceną. A jeżeli chce, aby to był jej stały sposób na życie, to tutaj trzeba podjąć zupełnie inne, inne kroki i zupełnie inaczej będzie to wyglądać. Jeżeli masz jakieś pytania, to zadaj mi je tutaj w komentarzu, bo to już koniec naszego dzisiejszego filmu. Jeżeli Ci się podobał, to proszę Cię standardowo o łapkę w górę i subskrypcję, abyś nie przekopił kolejnych filmów, które właśnie będą kręciły się wokół tej tematyki copywritingu, zarabiania na pisaniu i pracy z domu. Możesz także kliknąć dzwoneczek, żeby być powiadamianym o każdym nowym filmie. Dziękuję Ci jeszcze raz za oglądanie i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia!